Witajcie kochani, dzisiaj niestandardowo. Najpierw chciałabym Was bardzo przywitać za to, że otworzyliście mój kanał i weszliście. Nowych witam jeszcze bardziej serdecznie, starych równie serdecznie i bardzo gorąco. Dzisiaj niestandardowo, tak jak powiedziałam, bo zakupy mojego męża. W ostatnim czasie nabył dwie koszule. To jest zwykła koszula, taka lniana w krateczkę. Tu jest rozmiar 41-42 LK. Już Wam pokazuję, tak wygląda na długość. Ma kieszonkę, standardowo, tak jak w męskich koszulach. Jest na długi rękaw. I tak, koszula. I druga to jest koszula jeansowa. 39-40 MK. Prezentuje się tak. Troszeczkę będzie ciemno widać, bo ręką zasłaniam światło. Ale już dwie kieszonki, tak jak jeansowa. Ok, może tak troszkę lepiej. Też na długi rękaw, na dwa guziczki. Poczynił zakupy. Tak, dwie koszule, ponieważ stwierdził, że są mu potrzebne. No i tak, ja się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnej odsłony filmiku. Pa, pa. Dzisiaj chcę Wam zademonstrować obiadek. Makaronik ugotowany do spaghetti, makaron spaghetti zresztą, sos do spaghetti. I tu się pyrkoli miosko, wiecie jakie. Dla mojej widzki nadal troszeczkę mniej niż pół szklanki wody, trochę pieprzu, jeszcze mniej soli. Miosko się pyrkoli i teraz jak się zagrzeje, to wtedy wsypuję. Wlewam może tak sosik, podgrzewam jeszcze troszeczkę, makaron zostaje, aż wszyscy domownicy przyjdą na obiad na stole, potem jeszcze, że tak powiem, je trochę odświeżam, ten makaron, zalewam gorącą wodą z czajnika, on tak dostaje takiej miękkości i każdy sobie nakłada wedle życzenia, także tak, smacznego. I dzisiaj na deserek, znowu galaretka, znowu, raptem dwa razy widzieliście, ale dzisiaj postawiłam na rubinową, na cytrynową, na agrestową. Po jednej paczce, te są pełne, dzisiaj nie robię dwa razy miski, zresztą widzicie, tu są puste, do pokrojenia i dla męża i dla córki będą, bo ja... Nie ma się czym chwalić, może jest, bo ja postanowiłam już od 2 tygodni i do początku świąt, czyli do Wigilii, nie jest słodyczy. Galaretka niby słodyczą nie jest, bardziej bym powiedziała, bardziej dietetyczną, ale postawiłam, że zero słodyczy, nic, także tylko to będzie dla męża i dla córki. Zaraz to pokroję i przygotuję, pokażę Wam efekt końcowy. Nie wiem, czy wiecie, jak ja to robię, bo chyba ostatnio też nie pokazywałam. To jest bardzo proste. Ja obrzynam brzegi, wyrzucam, pozbywam się też tej, kolokwialnie powiem, dupki. Ona jest bardzo sztywna i nie jest nam potrzebna. Kroję na takie grubsze plasterki, ale je rozdzielam. Oj. Rozdzielam na cząstki. I każdą jeszcze kroję na takie mniejsze, większe, to zależy, ale chyba moja rodzina bardziej lubi takie większe. Tu jest 6 do jednej miseczki. Tu będzie troszeczkę więcej i większe. Wiecie co, ja wyłączę kamerę i sobie pokroję resztę, bo to chyba nie jest ciekawe. Także na razie Was żegnam. Tak wygląda efekt końcowy. Pod spodem jest żółta, czerwona i zielona na wierzchu. Moja rodzina, czyli mąż z córką, nie lubią żadnych polew, żadnych dodatków, nic. Taka surowa, zwykła galaretka. I chcę Wam tylko pokazać, że zielona chyba udała się najbardziej. Zobaczcie, całkiem pusty pojemniczek, nic. Najgorsza była czerwona. No trudno. Nie ma się czym chwalić, po prostu tak wyszło. Ale tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie im smakowało. A tak wygląda efekt końcowy spaghetti.
smacznego. Kochani, jako że film zaczął się nietypowo, bo od zakupów z mojego męża poprzez obiady i desery, także też chcę niestandardowo zakończyć. To jest mój ulubiony serial, także o. Żegnam się z Wami. Pa, pa!